Minister Czarnek mówi, że chronimy nasze dzieci. Czy wy właśnie chcecie, żeby minister Czarnek chronił wasze dzieci? Nie. Ja bym bardzo chciała, żeby minister Czarnek miał nic wspólnego z tym, w jaki sposób moje dzieci postrzegają świat, i nie chcę takiego świata. I mam nadzieję, że ktoś zatrzyma tą karuzelę szaleństwa inaczej. To nie jest ktoś zatrzyma, my musimy zatrzymać, idąc do kolejnych wyborów. A czy ty na przykład rozmawiasz z Stanisławem i z Tadeuszem o tym, jak może wyglądać ich edukacja albo ich przygoda w szkole za jakiś czas? Oczywiście, że tak. Muszę ci powiedzieć, że w ogóle młode pokolenie to są niezwykle, bo ja patrzę też po Stasia kolegach, po tym, jak jest u nas w rodzinie, po dzieciach w tym wieku. Wiesz, kiedyś mam wrażenie, dzieci nie były tak bardzo skupione też na tym, co się dzieje na świecie, ponieważ oni się czują obywatelami świata, oni naprawdę podróżują, oni widzą różne rzeczy, chodzą do różnych szkół, wymieniają się, wiesz, jeżdżą na stypendia do różnych krajów. Więc oni widzą różne systemy i naprawdę takie zamykanie Polski w tym ciemnogrodzie mentalnym młodym się nie podoba, bo oni dużo więcej przeżyli niż duża większość starszego pokolenia. I ja nie mówię tylko o swoich dzieciach, bo mówię w ogóle o dzieciach, więc... Ja myślę, że to też jest odpowiedzialność u takich naprawdę tych tak zwanych seniorów, chociaż nie wszyscy głosują na to, co się dzieje i są za tym, ale myślę, że no, opcja kolejne emerytury czy 500+, no też trzeba, nie wiem, zadać sobie trud i pobudzić wyobraźnię, skąd to wszystko się bierze, tak? Bierze się to z podatków nas wszystkich i jak będzie zażynana klasa średnia, a powoli zaczyna być i będziemy zmierzać w tym kierunku, że Unia Europejska się od nas odwróci, to na pewno w pewnym momencie już nie będzie można dodrygowywać tych kolejnych pieniędzy, bo tak stracą swoją wartość, że już nie jest 500+, a 200+, tak? I tak dalej, każdy kolejny przykład. Więc no, to, co powiedziałam Gosia, ja też mam nadzieję, że wszyscy na to spojrzymy racjonalnie i rozsądnie i po prostu nie pozwolimy na to, żeby działo się to tak, żeby to szło w takim kierunku, w jakim to idzie. To absolutnie ostatnie pytanie. Nie wiem, co się dzieje w tym momencie, bo chwilkę już rozmawiamy, ale czy będziecie słuchać jeszcze piosenek Pawła Kukiza? Ja nie. Jestem strasznie rozczarowany Pawłem. Znam go i powiem, nie zrozumiem nigdy tego, co zrobił. Jest artystą, albo już chyba nie jest właśnie. I strasznie mnie boli to, bo wydawał mi się naprawdę kiedyś fajnym facetem. Pamiętasz, co powiedział kiedyś o tym, co możecie zrobić, o jego manifestie, jak stanie się politykiem, jak... Nie będę używała wulgaryzmu, których on wtedy użył i powiedział, że możecie stanąć i splunąć mi w twarz. Ja mam wrażenie, że zaczyna się już naprawdę zapełniać ta lista chętnych.